Tak. Czwarta, czyli jest wciąż ciemno, to nie jest idealne, ale będziemy mieli więcej czasu na działania. Dobra, po lewej gdzieś tam daleko słychać zombie, które w coś walą. I spójrzmy na mapę i pomyślmy, gdzie potencjalnie możemy znaleźć bibliotekę jakąś, albo miejsce, gdzie będzie agregat. Dobra, czyli te sklepy chyba odpadają. Nie przyjrzałem się tym sklepom. Plan będzie taki, że pójdziemy znowu tutaj, zobaczymy, co to jest za sklep tutaj, co jest po drugiej stronie i spojrzymy na te sklepy tu. Tak mi się wydaje. Tutaj też coś jest, ale... Dobra. Okej, ciemno jak cholera. Okej, jest zombie tu... Tak, okej, są zombie, była jakaś mini migracja. Musimy uważać, bo mogą nas w tych ciemnościach zaskoczyć. Okej, włócznie kolejny poziom. Drugi to już jest chyba. Dobra, niech to zombie sobie tam idzie. Tu mamy kolejne. Okej, jakaś lokalna migracja zombie. Bibliotekę znajdę w szkole troszkę na południe od mojej lokacji. Okej, ale ja chciałbym pomimo tego zbadać te sklepy. Okej, tu w tych zaroślach naprawdę coś może nas zaskoczyć. Czyli mamy meblowy, mamy restaurację. W restauracji wiemy, że były... Okej, czyli mamy tu fryzjera. Sosi, czyli to jakaś restauracja, fast food. Dużo zombie, nie wiem, czy warto tam iść. Okej, czyli to po drugiej stronie, tu nie wiem, czy będzie biblioteka. Chyba, chyba odpalimy samochód. I się nawet przejedziemy tutaj, po tej mieścinie. Okej, zaczyna nam się robić troszkę cieplej, spoko. Księgowy tam jest, jeszcze. Witaminy, weźmy witaminy, mogą być użyteczne. Księgowy, odzieżowy. Zobaczmy. Okej, tu możemy jakieś dobre ubrania zdobyć. Głównie chodzi o coś specjalnego, co da nam dobrą ochronę zarówno przed ciepłem, jak i przed atakami. Tylko to musiałby być chyba troszkę bardziej specjalistyczny, podejrzewam, sklep. Nie, tu są rzeczy modne, ale nie funkcjonalne. Dobra, zignorujmy to. To też mi wygląda na restaurację. A tego, tak, jedzenia nie potrzebujemy. Okej, słyszę zombie. Jak mapa wygląda? Na jasno... Niebieskie pytanie, co jest zaznaczone. O kurde! Tak, to nie jest dobra... To nie jest dobre miejsce, żeby przyglądać się mapie. O, kurde, myślałem, że to zombie, to manekin. Wejdźmy może tutaj na tyły. Zaraz 21. Zrobimy troszkę dłuższy stream do końca ten dzień. Okej, dobra. To może być niebezpiecznie. Bólowe.
Okej, to jest pogranicze miasta, czyli... Dobra, obejdźmy to tędy. Szybko rzućmy okiem, co jest na północy i idziemy do taksówki i odjeżdżamy. Być może właśnie, żeby tą szkołę zlokalizować. Ja już dokładnie nie pamiętam rozkładu tego miasta. Szkoła mi się wydaje, że była na południowym wschodzie, ale mogę się mylić. A to nie jest szkoła? O kurde. Okej, okay. Houston, mamy problem. Pójdźmy w takie miejsce, żeby zombie nas z tyłu nie zaszły. O kurde, widły! O nie, widły! Dobra, klucz. Klucz ma dużo mniejszy zasięg i mniejsze obrażenia. Okej, czyli pytanie, czy zabierać te widły, żeby je naprawić? Chyba nie, bo mamy drugie widły w samochodzie, czyli tamte widły, kiedy się zepsują, możemy naprawić. A tak, to je wyrzućmy. Tu może weźmy siekierkę, ona lepsze obrażenia zadaje. Okej, tu flanka jest bezpieczna, spoko. O kurde. Katana! Katana! O kurde, musimy zdobyć katanę. To jest najpotężniejsza broń w grze. Będziemy tak, samurajem. To jest dopiero... Widły to jest nic w porównaniu do katany. Bierzemy katanę. Dawaj tu. Okej, zabity. Dobra. Katana! W dobrym stanie nawet. A, dobra, teraz możemy iść na miasto. Okej, dobra, idziemy. Czuję się milion razy bardziej pewny siebie w tej chwili. US. Okej, poczta. Czy na poczcie znajdziemy książki? Dobre pytanie. Wiecie co, ja nawet szkoda mi tej katany, ona jest naprawdę ultra potężna. Używajmy na razie klucza. Przeciwko pojedynczym zombie, a katanę, kiedy naprawdę horda będzie nas atakować. Pewność siebie to zguba, tak, wiem. Roy du Soleil, dzięki za podarowanie suba. Który otrzymuje Karaiby. Wielkie dzięki. W sumie też warto nogą dobijać, żeby nie marnować narzędzia. Albo popchnąć nawet też. O kurde, nawet całkiem nieźle idzie rozwalanie tych zombie. Okej, zobaczmy, czy nie mają jakichś papierosów, czy czegoś ciekawego, ale chyba nie. Dobra, czyli pytanie, czy warto zbadać ten urząd pocztowy. Jak to wygląda w środku? Kolejny sklep. Wszystko tam jest zgniłe na pewno. Horda zombie, złowieszcza muzyka, drzwi zamknięte. Okej. Czyli żeby wejść, musielibyśmy stłuc okno, co jednak zrobi hałas. Ale mamy katanę. Okej, jest zombie w środku. Idź w górę na policję. Policja nie jest przypadkiem na południu.
Okej, ile zombie tu idzie? Dobra, czyli pytanie, czy tu znajdziemy jakieś książki, czy coś ciekawego. Okej, tego nie mogę nawet sprawdzić. Poczta. O, to wygląda obiecująco. O, bingo! O kurde, nie sądziłem. Wow, jeżeli to jest wypełnione książkami. Ja nigdy nie byłem na poczcie w tej grze. Okej, pytanie, czy to wszędzie są książki? Jeżeli tak, to. Dobra, zbierajmy tylko tomy pierwsze. Czyli to daje bonusy do pierwszych dwóch poziomów zdolności. Więcej nas nie interesuje. Głównie nas interesuje stolarstwo. Spawać chyba nie będziemy w tej serii. Uprawę roślin już mamy, tą pierwszy. Ale stolarstwo jest najważniejsze. To będzie nam najszybciej przyrastało. Czyli tutaj wszystkie tomy chcemy, jeżeli to możliwe. Elektryki raczej nie będę używał. Pierwsza pomoc, tak. Zbieractwo. O, tak, jeżeli bazę będziemy mieli gdzieś w lesie, to bardzo się przyda. Uprawę roślin mamy. Okej, słyszę jakieś zombie. Tu, mam nadzieję, że gdzieś tu za tymi kartonami nie ma jakiegoś zombie. Jest! Stolarstwo poziom pierwszy, doskonale. Stawianie pułapek, być może też będziemy używać. Gotowania na razie nie. Kurde, wow! Idzie aż za dobrze! Zginiemy na kolejnym streamie. Dobra, gotowanie, tom drugi, krawiectwo. Nie używałem chyba nigdy krawiectwa de facto. Wędkarstwo, tom drugi. Naprawa pojazdów może być potrzebna. Stolarstwo, tom drugi, czwarty, świetnie. Okej, mamy pierwsze cztery tomy stolarstwa, to jest idealne rozwiązanie. Idealny początek. Biblioteka Aleksandryjska się odnalazła, tak. Troszkę tak to wygląda. Tylko musimy zobaczyć za chwilę, bo zombie chyba tu się w dużej ilości dobijają. Nie chcielibyśmy być tu zaskoczeni przez hordę w tym pomieszczeniu. Okej, uprawy roślin, tą drugiej nie mamy. Dobra. Uprawy pojazdów, tą drugi. Mamy. Weźmy pierwszy. Stawienie pułapek, tą drugi weźmy. Prawe mamy, wędkarstwo mamy. Kurde, to... Wszystkie możliwe książki tu chyba są. Jeszcze żeby była instrukcja obsługi agregatu, to byłoby idealnie. Okej, pięć tomów stolarstwa, doskonale. Czyli wszystkie, nie? Piąty to jest ostatni chyba. Tylko to jest karma, to się zemści. Coś tak czuję. Gotowanie tą pierwszy nie mamy, weźmy. Jeden tylko egzemplarz, więcej nie potrzebujemy. Dobra, chyba mamy wszystko, co zbieractwo mamy, nie? Tą pierwszy tak. Chyba wszystko, co potrzebujemy, to mamy. I możemy tu wrócić, ale chyba nie będzie takiej potrzeby. Okej. Okay. Czasopismo Dobra Kuchnia. Zrób ciasto na chleb. Zielarstwo. Możemy znaleźć ziołowe leki. Dobra, nie będę tego teraz czytał, ale weźmy te czasopisma. Tu są przepisy do craftingu. Czyli oczywiście chcemy... O, jak ja to włączyłem. Oczywiście chcemy to zabrać. Okej, nie słyszę hałasów zombie, co sugeruje, że wbiły się już do środka. Musimy uważać. Dobra, mamy wszystko,
Dobra, mamy wszystko, spoko. Kurde. Wow, idzie dobrze. Teraz pytanie, czy wychodzimy tamtędy, co wyszliśmy, czy... Okej, tu mamy drzwi garażowe, moglibyśmy tędy wyjść. Po drugiej stronie może być wielka horda. Okej, uzupełnijmy wodę. Czemu nie będzie spawania? Dużo trzeba materiałów, żeby zacząć spawać. Poza tym to albo budujesz z drewna rzeczy, albo z metalu. O kurde. Dobra, katana. Nie chciałem zginąć teraz. To brzmi tak, jakby tu była horda. Dobra, wycofajmy się tamtędy, nie idźmy tu. To brzmi tak, jakby tam horda była wielka. Oznacz na mapie? Tak. Chyba nie mam łówka przy sobie w tej chwili. A dobra, to jest ten fioletowy na północ. Aha, tędy nie wyjdę. Zobaczmy, co tu jest. Okej. Nie, tu już nic ciekawego nie będzie. Możemy stąd iść. Czy planuję jeszcze powrót do Delta V albo Valheim? Delta V... nie wiem. Valheim na pewno jeszcze się pojawi. Być może w koopie. Zapalniczka weźmy. Okej, papierosa trzeba zapalić. Kurde, wszystkie książki. Wow. W kołopie z kim? Jeszcze nie wiem. Shadaty się odzywał, że ma sporo doświadczenia w Zomboidzie i w Valheim też, czyli być może z nim. Nie wiem jeszcze. Okej, po drugiej stronie, to nas nie interesuje. Wiecie co, idziemy do samochodu chyba i ruszamy samochodem. Odjeżdżamy stąd. Znaczy przejedziemy się po mieście i zobaczymy, rozejrzymy się jadąc samochodem. To jest potęga katany, jak widać, tak, na strzała. Bierzemy wrogów. Dobra, czyli szybko wracamy, zjeść coś? Kurde, pełen sukces! Okej, nie tędy, tędy. Koleś zaskoczył prawie. Okej, stąd się wybiły zombie, musimy uważać. Dobra. Jak nie potrafię używać katany, to jest tempa po 15-17 ciosach. Ale jakoś trzeba się nauczyć jej używać, nie? Tak. Gdzieś o 1/4 się zużyła już. Czyli długo nie pociągnie. Może zostawmy sobie to na specjalne okazje. Jakieś wielkie hordy. Okej.
O, coraz lepsze skradanie chyba. Czyli moi drodzy, odrobinę dłuższy stream dzisiaj. Po prostu tak, żeby ten dzień do końca rozegrać. Dobra, czyli druga część dnia. Bierzemy samochód i odjeżdżamy. Mamy bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy. No, tak więc przejedźmy się po mapie, po mieście. Ta mapa nam się zapełni trochę. I tak, będziemy mieli troszkę więcej informacji. Może jeszcze, okej, okay, być może jeszcze zbadamy troszkę tą okolicę. Bo fajnie by było wymienić to koło. Tak szczerze mówiąc. Dobra, teraz tak. Ja tych książek nie będę miał gdzie odłożyć. Bo nie mamy miejsca. Zbadajmy kilka samochodów tutaj w tej okolicy cały czas. Głównie szukamy podnośnika. O, to zombie flankuje, czy co? Okej, to idzie niezbyt dobrze. Katana. Tak, katana naprawdę szybko wycina te zombie w pień. Czy kataną nie mogę kilku naraz nawalać? Chyba nie. Dobra, pytanie, czy tu był jeszcze jakiś samochód? Czy tam był podnośnik? Kurde, już nie pamiętam. A, wiem, a, kurde, wbijmy się do tego, do... Wbijmy się do vana. A, mogę jedynie tutaj wybić szybę. Mogę? Wybij. Może nie kataną, może lepiej. Trzymaj tego klucza. Okej, zobaczmy. Papierosy. Czy mogę otworzyć bagażnik? To jest pytanie. Tak, kluczyków oczywiście nie ma. A, nie mogę, okej. Okay. Czyli muszę mieć kluczyki, żeby to otworzyć. Nie mogę z tego poziomu. Nie mogę? Teraz. A nie, nie mogę. Okej, dobra. Nieważne, nie mogę. Dobra, ja tamten samochód sprawdzałem już, ale wydaje mi się, że tu jeszcze coś stoi. Tak. Dwa kolejne samochody. Zobaczmy. A, musiałem kliknąć na ikonę bagażnika. Okej, okay, za chwilę tam wrócimy, zobaczymy. Okej, to się przyda jako pierwsza pomoc. Weźmy to.
A, okej, okay. Tak czy inaczej kluczyki są potrzebne. Nie jestem. Dobra, zobaczmy jeszcze ten samochód i chyba odjeżdżamy. Tak mi się wydaje. Okej, okay, śrubokręt. Dobra. Zbadajmy tego vana na koniec. I do taksówki. Ikona bagażnika, mówiliście. Gdzie tu jest ikona bagażnika? Ja nie widzę nic poza tym. Zamknij albo otwórz drzwi. Aha, tutaj. Czyli teraz jest otwarty? Opona do ciężarówki i dratwa. Okej, okay, dobra, mniejsza z tym. Przejedźmy się po tej miejscowości. Zjedzmy coś, przejedźmy się. Dobra. Tylko tak, nie chcę jakoś szarżować i po wertepach jechać, bo przednia lewa opona długo nie pociągnie. Tak, zwrócimy na siebie także oczywiście uwagę wielu zombie i pojedźmy na południe. Właśnie to jest dobre pytanie, czy natrafimy na tą remizę strażacką. Grill moglibyśmy zdobyć. Świetna opcja do gotowania. Mamy węgiel drzewny. Jakiś magazyn. Może warto oblukać te samochody, zobaczyć czy nie ma podnośnika. A! Ups. Kurde. Już dużo zombie, to miało wbitą włócznię, ale patrzcie, na strzała bierzemy. A! Jak tam katana? Okej, już długo nie pociągnie. Ale robi robotę. Włócznia z nożem myśliwskim. Weźmy to do plecaka. A. Okej, nie dam rady. Okej, to zamknięte. Otwarte. Kluczyk, okej. Okay. Okej, nie ma paliwa. Otwórzmy bagażnik. Butelka, okej, dobra. Idźmy dalej, ale zobaczmy też co to jest za pomieszczenie tutaj, bo to mi wygląda na jakiś duży magazyn. Być może znajdziemy agregat i... Pytanie, co to jest za miejsce? Chyba nie jest magazyn. To wygląda jak przedszkole. Tu mamy chyba aptekę. To jest szpital? Szkoła? A, to jest szkoła. Okej. Okay. Tu nic ciekawego nie znajdziemy chyba. Mamy wszystkie książki. Dobra, czyli jedziemy dalej.
Chyba też zmienili dźwięki samochodów, o ile się nie mylę. No, troszkę bardziej realistyczne. Grill na gaz. Czy ja poznaję tą miejscowość? To jest dobre pytanie. Okej, chyba z niej wyjechaliśmy. Wróćmy. Kurde, czy ja poznaję tą miejscowość? Czy jakaś mega suburbia tutaj? Jeszcze nie grałem w tej miejscowości. A, okej. Okay. Dobra. Spoko, czyli wszystkie te domki też są potencjalnie dobrymi miejscami z łupami. Okej, okay, 17, czyli musimy kończyć powoli tą przygodę i gdzieś się zabunkrować na noc. Tylko pytanie gdzie? Pytanie gdzie? Okej, okay, to mamy kilka sklepów. To nie jest samochodowy przypadkiem? Poziom? Czyżby w katanach? Tak, długie ostrze. Okej, okay, świetnie. Czyli jeżeli znajdziemy kolejną katanę, to nie będziemy tak wolno, tak szybko używać. Na lewo będzie dom piętrowy. Aha. Właśnie pytanie, może tutaj na dole są sklepy, a u góry jest... Są jakieś mieszkania, być może. Zaraz zobaczymy, tak, bo musimy już myśleć o miejscu na nocleg. Po ciemku nie będziemy w stanie tego miejsca na nocleg znaleźć. Dobra, zobaczmy tutaj do środka. Ok, to jest jakiś kręgarz. Tu mamy restaurację. Kamery. Okej, okay, jakaś mała kuchnia. Dobra, pytanie, czy można jakoś na piętro tego budynku wyjść? Być może schody są na zewnątrz.
Dobra, jest 18, naprawdę zacznie się powoli robić ciemno. Musimy znaleźć miejsce do spania. Alkohole. Dobra, to nie jest idealne miejsce, ale kończy nam się czas. Chyba będziemy musieli spać gdzieś tutaj. Na tym fotelu? Okej, to nie będzie zbyt przyjemna noc. Dobra, czyli to jest kuchnia z tej restauracji. Nie, tu nie ma sekcji mieszkalnej chyba w tym budynku, ale już jest zbyt ciemno, żebyśmy szukali nowego budynku. Czyli pójdziemy chyba spać gdzieś tutaj. Okej, tu nie ma nawet krzesła. Zamknijmy to, żeby nam się nowe zombie nie wbiło. Może tu? Powinno być w miarę bezpiecznie, ale zabijmy tam to zombie. Najpierw, bo ono może tu się wbić. Gdzie to było? Dobra, kończymy, moi drodzy. Kończymy na dzisiaj bardzo dobre podejście. Czyli teraz pytanie, co dalej? Tak, ja nie wiem nawet do końca, w jakiej jesteśmy miejscowości, czyli nie wiem, jaki powinien być nasz kolejny krok, ale mamy prawie wszystko, czego potrzebujemy do przetrwania. Agregat w tej chwili tylko i instrukcja też do jego obsługi.